malowniczym zakątku ziemi podlaskiej. Wśród borów, lasów, nad rzeką Nurzec leży miejscowość Boćki, nasza mała ojczyzna. Nazwa Boćki w pierwszych zapiskach na mapach figuruje jako Botki. Dlatego, że dookoła tej miejscowości były podmokłe tereny. Tereny bagniste, torfowe, otoczone także lasami i borami. W 1513 roku Sapieha funduje pierwszą świątynię, kościół oraz cerkiew. W 1568 roku Sapiehowie sprowadzają do miasta Boćki Żydów, którzy niebawem tworzą gminę wyznaniową, a tym samym Boćki od razu stają się taką mozaiką wielokulturową. Miasto zaczyna się rozwijać. Kwitnie tu rzemiosło, a szczególnie rymarstwo, gdzie wyrabiano monitor boćkowski. A cóż to było? To była dyscyplina. W encyklopedii Zygmunta Glogera możemy znaleźć zapiski. Boćkowskiego prawa artykuły niejedną cnotę wykuły. Najstarszą dzielnicą Bociek jest tak zwany ryneczek, do którego zbiega się kilka ulic. Jest to dzisiejsze rondo. To właśnie tu, na tym ryneczku, odbywały się jarmarki. W kartach historii zapisał się Franciszek Józef Sapieha. W 1739 roku z jego fundacji i dla godnego umieszczenia cząstki cierniowej korony Pana Jezusa funduje razem z małżonką Krystyną Branicką kościół i klasztor. Sprowadza franciszkanów, ojców reformatów. Zasługuje także na uznanie malowidło we wnętrzu świątyni, tak zwana kopuła. To właśnie z inicjatywy Franciszka Józefa Sapiehy sprowadzony został z Warszawy Jerzy Neuherz. To właśnie Neuherz przyjeżdża do Bociek i tworzy następne swoje dzieło – Adorację Trójcy Świętej. Sapiehowie władali Boćkami do drugiej połowy XVIII wieku. Następnymi włodarzami Bociek stali się Potoccy. To z ich fundacji Jana Potockiego i jego żony Teresy Sapieżyny w 1820 roku zostaje ufundowana cerkiew prawosławna, murowana pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Ta świątynia po dzień dzisiejszy naszym braciom prawosławnym służy jako świątynia parafialna. Ziemia Boćkowska, świadek ciekawych wydarzeń związanych z historią naszej ojczyzny. Tu toczyły się walki w czasie potopu szwedzkiego. Tu
w 1863 roku Podlasiacy stawiali opór zaborcom. Także ciężki okres pierwszej i drugiej wojny światowej. Listopada 1942 roku z boćkowskiego getta zostali wywiezieni do Treblinki boćkowscy Żydzi, którzy więcej już do bociek nie powrócili. Z boćkami zetknęłam się w końcówce lat 50. ubiegłego wieku, wtedy, kiedy jeszcze w boćkach nie było światła, nie było ulic asfaltowych, nie było chodników na ulicach, tylko na głównej jeden chodnik był, a ulice były brukowane. Jeszcze wody nie było, o, a teraz woda jest w kranie, udogodnienie ludzie. A przedtem kiedyś się nosiło od tej krzyżówki, od ulicy Załońskiej, była pompa, trzeba było pompować. Napompowało się dwa wiaderka wody w garść i do frani, pranie, a przecież trójka dzieci, później po jakiejś przerwie czwarty, ale to tamte już były dorosłe. Ciekawe, bardzo ciekawe czasy, bo jak mój kolega kiedyś się wyraził, mówi my, to wiesz, tak od sierpa aż do kombajna. No i faktycznie, ja przecież pamiętam, jak podbierało się za koso. Ja pasy robiłam, matka podbierała sierpem za koso. Przyjdzie lipiec, to calutki lipiec, to na polach ludzi pełno z kosami. No i te żniwa ciągnęły się cały miesiąc, jeszcze dłużej. Później kopanie, a dzisiaj jak się jedzie w lipcu czy w sierpniu, to nie widać. Jest kombajn, jeden gdzieś chodzi, drugi o parę kilometrów dalej i ludzi nie widać, tylko traktory i kombajny. I nie ma ludzi na polu, nie widać. Technika już do tego stopnia podzieliła ludzi, że każdy zamknął się w swoim mieszkaniu. Kiedyś ulica nasza, no to tu przy Goku, na boisku szkolnym, było pełno młodzieży. Dzisiaj tej młodzieży nie widać. Nie ma, wszystko siedzi w domach. Wszystko siedzi przy komputerach, przy laptopach tych. Jest klub seniora, zespół Klekociaki folklorystyczny, taneczno-śpiewający. Kiedyś były dyskoteki, w tej chwili nie ma. A kiedyś w latach 60. to w Goku, to dwa razy w tygodniu. Sobota, niedziela zawsze była dyskoteka. No, jeszcze był problem, że niektórym przeszkadzało głośne granie, bo sąsiedzi, dla mnie, u mnie było okno otwarte i w Goku było otwarte. Czasami chciałam posłuchać muzyki, no to dwa, trzy utwory i śpię. Mnie nie przeszkadzała muzyka i do dziś dnia nie przeszkadza. Dzisiejsze boćki to miejscowość, która się ciągle modernizuje i pięknieje. Boćki zapraszają, tu wszystkich mile witają.